Luty roku pańskiego 2025 był naprawdę udany w naszym wykonaniu. Weszliśmy z buta w ekstraklasę. 4 zwycięstwa, no i ten remis w Poznaniu. Brakło kilku minut, byłby komplet punktów, ale już nie rozpamiętujemy tamtego meczu. Ale najważniejsze, że w tabeli w końcu się wszystko zgadza. Jesteśmy na pierwszym miejscu, a pamiętamy, jaką mieliśmy sytuację na początku rundy wiosennej. Strata 7 punktów do liderującego Lecha. Wydawała się olbrzymia, a teraz, no proszę. No i tak to właśnie wyglądało po tej dłuższej przerwie związanej z Euro 2020. Zaliczamy fenomenalny powrót do naszej Wisły i tym samym świetne wyniki na początek 2025 roku. Tak więc witam bardzo serdecznie. Mamy marzec, a w tym miesiącu rozegramy 3 spotkania w Ekstraklasie, ćwierćfinał Pucharu Polski, ale przede wszystkim na początku zmierzymy się w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Europa Conference League z Duńczykami z FC Nordsjælland. Niewątpliwie mieliśmy sporo szczęścia w losowaniu i zagramy z zespołem, który jest naprawdę w naszym zasięgu. FC Nordsjælland to na pewno nie jest drużyna, której powinniśmy się bać. Graliśmy, a właściwie wygrywaliśmy już z dużo mocniejszymi ekipami, jak choćby Fenerbahce. Dodatkowo pierwszy mecz gramy na wyjeździe, a to jak wiadomo zawsze jakiś handicap. Mimo wszystko nie lekceważymy Duńczyków, a podchodzimy do nich raczej z respektem i szacunkiem. A ten pierwszy wyjazdowy mecz w Danii rozegramy w składzie na bramce. No właśnie, tutaj kontuzjowanego Petrowicza musi zastąpić młodziutki Bykowski, oby sobie poradził. Dalej na środku obrony zagra Sobociński, Wieteska, na bokach defensywy Wieteha, Ali, w środku pomocy Malepe, Sangare, trio ofensywne Kowalczyk, Wieczorek, Alarcon i na szpicy Wido Sawliewicz. No dobra, no to jesteśmy już przed pierwszym gwizdkiem. Sprawa jest prosta. W tym meczu trzeba strzelić przynajmniej jedną bramkę. To jest absolutne i bezwzględne minimum w kontekście meczu rewanżowego. Bo bez tego gola to nawet lepiej niech nie wracają do Krakowa. 6 marca, godzina 17:45. Stadion Ride to Dream Park. No i rozpoczynamy pierwszy mecz drugiej rundy kwalifikacji na Europa Conference League. Gospodarze, jak już widzieliśmy, w dość oryginalnym ustawieniu 5-2-3. No zobaczymy, jak sobie poradzimy z taką formacją. Duński bramkarz Windal rozpoczyna grę spod własnej bramki dalekim wykopem na naszą połowę, ale Duńczycy tutaj przejmują. Sobociński atakuje Diomandę. Podwójny wślizg Wieteska, ale Diomandę sam na sam z Bykowskim. No i niestety to się tak musiało skończyć. W 5 minucie już niestety przegrywamy w tym spotkaniu 1-0. Co za fatalne rozpoczęcie tego meczu. Diomandę wycofuje się z piłką, zagrywa do Jonsena. Ten schodzi na lewą stronę boiska, ale jest tu atakowany przez Sangare. Na dodatek skutecznie przechwytujemy piłkę. Alarcon, prawy korytarz boiska, ma tutaj pełno miejsca. Niestety jest już ta akcja skasowana, można powiedzieć, w zarodku. I bramkarz duński ponownie daleki wykop, ale Sobociński zgrywa tutaj do Wieczorka. Przejmujemy ponownie futbolówkę. Znowu konstruujemy akcję. Kowalczyk do przodu, ale zupełnie bez sensu. Tracimy piłkę i już ruszają Duńczycy w kierunku naszej bramki. Riis przy piłce, ma trochę miejsca, strzela, ale to jest bardzo niecelne uderzenie. Wieteska wznawia grę wyrzutem piłki z autu na wysokości pola karnego przeciwników. Hussein Ali, Alarcon, ponownie Wieteska. Hussein Ali rusza, tutaj sędzia trochę przeszkadza. Hussein Ali, Wietecha przejmuje Kowalczyk. Wietecha zatrzymał akcję, zwolnił. Strzał za pola karnego, no ale niestety bardzo niecelny. Koniec pierwszej połowy, no i niestety jak na razie nie wygląda to dobrze. To, że przegrywamy 1-0, to nie jest najgorsza informacja. Bardziej niepokojące jest to, że nie potrafimy stwarzać sytuacji bramkowych. A tutaj musimy za wszelką cenę coś strzelić. Bez bramki wyjazdowej wpakujemy się naprawdę w poważne kłopoty w tym dwumeczu. To już 57. minuta tego spotkania i niestety nasza gra wciąż wygląda źle, dlatego ściągamy Ibrahima Sangare, wprowadzamy napastnika Dario Kolobaricia. Przechodzimy na system gry 4-2-4. Miejmy nadzieję, że obraz gry ulegnie zmianie. Jansson przy piłce we własnym polu karnym wycofuje do bramkarza. Ten ekspeduje daleko futbolówkę, ale spokojnie przejmujemy. Wieteska prawą stroną boiska. Hussein Ali rusza do przodu, zagranie do Wieczorka. Ten odgrywa Hussein Ali w polu karnym. Alarcon uderza, jeszcze poprawka, zamieszanie. Kowalczyk dopada do piłki, ale zablokowany. 71. minuta tego meczu, no i boisko opuszcza Angel Alarcon. W jego miejsce na murawie meltuje się Bartosz Bida. No może on coś tu odmieni. Rzut rożny dla Duńczyków, Pedersen, miękkie dośrodkowanie na długi słupek, to jest strzał, Bykowski jakoś szczęśliwie instynktownie broni, ale Duńczycy się utrzymują, zamykają nas w polu karnym, Pedersen, Prip, zapalaganego uderzenie, no i tym razem niestety Bykowski już jest bezradny, to jest wynik 2-0, to jest prawdziwy dramat, jesteśmy na kolanach. 81. minuta tego spotkania, no i niestety jesteśmy świadkami prawdziwego koszmaru, jeszcze jedna zmiana, ale cóż ona może tutaj wprowadzić i zmienić? Chyba nic. Sebastian Kowalczyk opuszcza boisko, w jego miejsce Wladyslaw Wołkow, jeszcze kilka zmian taktycznych, ale czy to coś tu zmieni?
Rzut rożny dla naszego zespołu. Wołkow, Miękow, Plekarny, ale gospodarze niestety wybijają. Tersus Malepe zbiera piłkę. Ponownie Wołkow rusza do przodu. Tu jest atakowany, ale utrzymał się przy futbolówce. Wycofuje. Tersus Malepe, Wieteska. No czy jesteśmy jeszcze w stanie się poderwać i strzelić tą jedną honorową bramkę, która w kontekście rewanżu będzie bezcenna? Hussein Ali, dośrodkowanie, ale znowu wybijają. Zamykamy Duńczyków w ich polu karnym. Hussein Ali, jest! Bramka jest! Wieczorek strzela, dosięgnął tej piłki i pakuje przy samym słupku, a więc jest ten bezcenny gol! Sobociński zagrywa dalekie podanie do przodu, jest tu Wołkow, wycofuje do Malepy, to już 90. minuta tego spotkania. Czy jesteśmy jeszcze w stanie tu sięgnąć po coś więcej? Może po remis? Wołkow, pole karne, Widosławiewicz strzela pięknie przy słupku, ale niestety nie, sędzia najprawdopodobniej doszukał się pozycji spalonej, mamy już weryfikację i chyba nie ma gola. Jeszcze Wieteska wznawia grę wyrzutem piłki z autu, praktycznie z linii końcowej spod bramki przeciwników. Hussein Ali zbiera piłkę. Tersus Malepe, to już są ostatnie minuty, właściwie sekundy tego spotkania. Władysław Wołkow, dośrodkowanie! Jest to Widosławiewicz! Strzela z pierwszej piłki przy słupku i mamy wyrównanie. Coś nieprawdopodobnego! To jest 2-2 w 94. minucie tego spotkania. No szok! To jest koniec. To jest naprawdę, kurwa, koniec tego horroru. No coś niebywałego. Przegrywaliśmy tutaj 2-0 do 83. minuty, żeby ostatecznie wyremisować to spotkanie w 94. minucie. No niebywałe! Ale trzeba sobie też powiedzieć, że ostatecznie sprawiedliwości stało się zadość. No przecież spójrzmy na te statystyki. Współczynnik XG dla Duńczyków 0,74, dla nas 1,84. I my mielibyśmy przegrać ten mecz? No ludzie! A w innych rozegranych spotkaniach, m.in. nasi dobrze znajomi z Fenerbahce ogrywają Olympique Marsylia 3-1, ale ta bramka strzelona na wyjeździe daje jeszcze Francuzom jakieś nadzieje. A oto i przed nami komplet wyników pierwszego meczu drugiej rundy eliminacyjnej i mamy tu niemałą sensację. Oto bowiem, proszę Państwa, Raków Częstochowa remisuje u siebie z Borussią Mönchengladbach 1-1. Co więcej, to spotkanie mógł wygrać dopiero w 95. minucie. Z karnego Niemcy doprowadzają do wyrównania. No coś nieprawdopodobnego. Dla nas jednak oczywiście najważniejszy jest remis wywalczony w dramatycznych okolicznościach w Danii 2-2. Plan minimum, jakim było niewątpliwie strzelenie przynajmniej jednej bramki na wyjeździe, zrealizowaliśmy z nawiązką. Tak więc teraz oczekujemy z optymizmem meczu rewanżowego. Tymczasem właśnie wystartowała 25. kolejka Ekstraklasy i od razu na początku mamy dwa mecze, których rozstrzygnięcia są dla nas absolutnie fenomenalne. Oto bowiem idący z nami Łeb w Łeb Lech Poznań wysoko przegrywa w Zabrzu z tamtejszym Górnikiem, natomiast zespoły z miejsc 3 i 4, a więc Legia Warszawa i Widzew Łódź bezbramkowo remisują. Przed nami zatem olbrzymia szansa, żeby odskoczyć od Lecha na 3 punkty. Trzeba tylko wygrać w meczu, w którym gościć będziemy Śląsk-Wrocław i jesteśmy tutaj zdecydowanym faworytem, a więc trzeba wykorzystać tą szansę. Jednak to, że nie zagramy w optymalnym składzie, to my wiemy nie od dziś. Jeszcze kontuzję Krzysia Kasprzyka to można jakoś przeboleć, ale brak na bramce Petrowicza to już jest naprawdę poważne osłabienie. Mimo wszystko interesuje nas tylko zwycięstwo. 9 marca, godzina 19, stadion imienia Henryka Reymana, a przed nami wielka szansa na umocnienie się na pozycji lidera. Rozpoczynamy w naszym standardowym ustawieniu 4-2-3-1, natomiast Śląsk-Wrocław 3-5-2 na ataku Głowieńkowski-Pulić, na wahadłach Wiśniewski-Chodyna. No i jeszcze spójrzmy, jak to wygląda w tabeli Ekstraklasy. Goście z 37 punktami po 24 kolejkach na 9 miejscu. Wieteska rozpoczyna grę wyrzutem piłki z autu prosto w pole karne. Larkon przedłuża. Widosławiewicz tutaj tylko dokłada nogę. Piłka przy słupku wpada do siatki i mamy prowadzenie w 18 minucie 1-0, a więc wszystko pięknie się zaczyna. Zgodnie z planem. Goście wyrzucają piłkę z autu. Wiśniewski do Głowieńkowskiego. Ten obraca się z piłką do środkowej. Pole karne. No i co tu się stało? Pulić uderza z główki przy asyście trzech naszych obrońców, a ta wpada do bramki. Bykowski zupełnie bezradny i mamy już wyrównanie. Wieteska rozpoczyna grę wyrzutem piłki z autu. Jest tu Wieczorek, wycofuje. Ponownie Wieteska, zatrzymał akcję, zwolnił podanie do Wieczorka w pole karne. Jest to Larkon, zablokowany, jeszcze raz strzela, poprawka, a więc jest pięknie. Ponownie wychodzimy na prowadzenie w 35 minucie tego spotkania, a więc jest wszystko okej. Rzut wolny dla naszego zespołu. Larkon, miękko w pole karne, ale fatalnie wykonany ten stały fragment, bo goście przechwytują piłkę, a konkretnie Van Amersfoort i rozpoczyna kontrę swojego zespołu, ależ tu minął jednego i drugiego naszego zawodnika, strzela na nasze szczęście bardzo niecelnie. Rzut rożny dla Śląska, Chodyna, ostrobita piłka. Worobiew Piotrowski minimalnie chybia nad poprzeczką. Koniec pierwszej połowy i taka mała ciekawostka. Wszystkie trzy gole, jakie zobaczyliśmy, wpadły po akcjach rozpoczętych wyrzutami piłki z autu. Jednak najważniejsze, że to my prowadzimy 2-1
jednego, statystyki się zgadzają, współczynnik XG jest zdecydowanie po naszej stronie, a więc wszystko idzie w dobrym kierunku. 60. minuta spotkania, boisko opuszcza Bartosz Bida, w jego miejsce Sebastian Kowalczyk. Koperski przy piłce łamie akcję w kierunku środka boiska, dostrzega na prawej stronie tutaj Chodynę, ten rozpoczyna rajd w kierunku naszej bramki. Chodyna do środkowej, Głowinkowski, uderzenie pod poprzeczkę, Abykowski ponownie nie sięga tej piłki. No wydaje się, że każdy strzał w światło ląduje w naszej bramce, no to jest niewiarygodne, 2-2. To jest 78. minuta tego spotkania, no i nie ma wyjścia, jak tylko zdecydowanie ruszyć do ataku. Przechodzimy na formację 4-2-4, z boiska schodzi Angel Alarcón, w jego miejsce Dario Kolobaric. Chodyna rozpoczyna grę wyrzutem piłki z autu praktycznie spod linii końcowej. Van Amersfoort przedłuża, co tu się stało? Głowinkowski dopada do piłki, strzela z najbliższej odległości i to jest 3-2. No kurwa, co tu się dzieje? To jest już 88. minuta tego spotkania i wszystko wskazuje na to, że wygrany mecz po prostu przepierdolimy. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Chodyna jeszcze prawą stroną tutaj idzie do przodu, ależ ma mnóstwo miejsca. W ogóle sobie nie radzimy. Van Amersfoort, Śląsk rozgrywa akcję dookoła naszego pola karnego. My w ogóle pasywnie patrzymy. Jeszcze podanie prostopadłe, Pulić! Ależ nas kurwa dobili, no to jest już nieprawdopodobne, 2-4, jesteśmy skompromitowani, skończeni, to jest błazenada. No tośmy się kurwa ale ośmieszyli, prowadząc po pierwszej połowie 2-1, przegrywamy ostatecznie ten mecz 2-4, ja nie wiem kurwa jak to jest możliwe. Przecież jak się patrzy na to co oni grają, jak oni się poruszają po tym boisku, jak się snują, to kurwa też przecież zaangażowania brak, to jest kompletna determinacja zero. No i mieliśmy odskoczyć od Lecha na 3 punkty, tymczasem kończymy z pustymi rękami, no kurwa klasyka. Ale jednak nie da się nie zauważyć tego związku. Dopóki nie graliśmy w Europie, wszystkie mecze, no prawie wszystkie mecze w Ekstraklasie w rundzie wiosennej na początku wygraliśmy. A teraz jeden mecz z FC Nord Zealand i się w Ekstraklasie wszystko kurwa sypie. No i jeszcze kontuzja Wołkowa. 5-6 dni, niby pauza krótka, ale jednak z meczu rewanżowego z Duńczykami go wyklucza. No właśnie, mecz rewanżowy z FC Nord Zealand i co ciekawe, nie zostanie rozegrany przy pełnych trybunach. No to jest naprawdę zagadka. Mecz o taką stawkę i nie ma takiego zainteresowania? Wisła Kraków o krok od nowego rekordu zdobytych bramek. Ile my to mamy na koncie? 39 goli. Dla porównania obecny rekord to 43. Co tu się dzieje? Drugi podstawowy środkowy pomocnik wypada nam na ten rewanż z FC Nord Zealand. Pierwsze Wołkow, teraz Sangare. No jak my zbudujemy tą linię pomocy? No i cóż, nie ma innego wyjścia. Na środku drugiej linii zagra Tercius Malepe i Christian Hertz. Przed nimi trio ofensywne Alarcón, Wieczorek, Vido Savljević, a na szpicy Kolobaric. No jeszcze wypada wspomnieć o bloku defensywnym, ale ten ostatnio się praktycznie nie zmienia. Techa, Sobociński, Wieteska i Ali. No i na bramce Bykowski. To chyba nie może być przypadek, że w dwóch ostatnich meczach pod nieobecność Petrowicza tracimy aż 6 goli. No dobra, no to teraz już trzeba się tylko skupić. Mamy naprawdę dobry wynik przywieziony z Danii. Czas gra na naszą korzyść. Jesteśmy praktycznie już jedną nogą w kolejnej rundzie. 13 marca, godzina 20. Jesteśmy na naszym obiekcie w Krakowie i mecz rewanżowy drugiej rundy eliminacyjnej Europa Conference League. Goście z duńskiego Nord Zealand w ustawieniu 5-2-3 na szpicy Ries, na skrzydłach Antman i Prip. Ries z prawego skrzydła centruje w nasze pole karne, ale na szczęście zażegnujemy niebezpieczeństwo. Do piłki pierwszego pada Kolobaric, rozpoczyna kontrę naszego zespołu. No niestety, Jonsson łatwo pozbawił go futbolówki. Już Duńczycy suną z atakiem na naszą bramkę. Diomande zatrzymał akcję, zagrywa na lewą stronę, tu jest Pedersen, ale ma Husseina Alego. Pedersen do środkowania. Ries uderza, Bykowski broni, no i niestety dobitka. No i to już jest 0-1 w 15 minucie tego spotkania. W tym momencie jesteśmy za burtą, to jest dramat. Wieczorek z piłką przy poczynieniu boiska na wysokości pola karnego. Christian Hess zdecyduje się na dośrodkowanie, ale niestety zawodnicy Nord Zealand wybijają piłkę na tyle skutecznie, że przejmują i rozpoczynają kontrę swojego zespołu. Prip do Antmana, ten gubi naszego zawodnika. Antman sam w polu karnym. Czy to będzie 2-0? Nie, słupek, ależ mamy szczęście. Wieczorek zaangażowany jest w pojedynek z przeciwnikiem przy linii końcowej boiska, ale udało mu się dośrodkować. Kolobaric zgrywa przed szesnastkę do Hersa, ten do Vido Savljevića, który posyła piłkę do bramki. Mamy wyrównanie. Nie, niestety, sędzia dopatrzył się pozycji spalonej. Mamy już weryfikację tej bramki, no i oczywiście gol nieuznany. Goście rozpoczynają grę wyrzutem piłki z autu, ale wmieszał się w to wszystko Wieczorek. Alarcón przejmuje futbolówkę i dynamicznie, bez namysłu, rusza do przodu na pełnym gazie w kierunku bramki przeciwnika. Strzela, ale z ponad 20 metrów, bardzo niecelnie, no bez sensu. Koniec pierwszej połowy, no i niestety nie mamy wielu powodów do optymizmu, właściwie to żadnych. Przegrywamy 0-1 i w tym momencie jesteśmy poza burtą europejskich rozgrywek. Czy w ogóle tu jesteśmy w stanie nawiązać jakąś walkę? Na razie to wygląda jakoś słabo, bo jak na razie to gramy apatycznie, bez pomysłu,
bez werwy, bez jakiegokolwiek zresztą kurwa zaangażowania. No w taki sposób, no to naprawdę przegramy to. Nie ma innego wyjścia, jeszcze w przerwie dokonujemy zmian. Przechodzimy na grę z systemem 4-2-4, grającego z kontuzją Wido Sawliewicza. Na prawym skrzydle zastąpi Bartosz Bida. Oby to dało pozytyw. Wietecha z piłką na lewym skrzydle zagrywa do przodu do Bartosza Bidy. Ten podaje do Christiana Herca. Tersius Malepe na lewo do Wietechy. No próbujemy konstruować atak pozycyjny, tylko pytanie, czy coś z tego wyniknie. Tersius Malepe, jeszcze raz na skrzydło, wrzutka Wietecha, ale niestety zawodnicy Nordsjælland wybijają, ponownie Wieteska przy piłce, wrzutka w pole karne, tutaj jest Kolobarcz, to musi być gol, nie zablokowany, no niewiarygodne. 59. minuta tego meczu, no jest naprawdę niedobrze. Zdejmujemy z boiska Huberta Wieczorka. W jego miejsce Sebastian Kowalczyk, który wędruje na lewe skrzydło, na atak Bartosz Bida. No nic, spróbujemy jeszcze jakichś zmian taktycznych i ruszamy ponownie do ataku. No i budujemy nasz kolejny atak. Malepe do Herca, ponownie Malepe na lewą stronę do Kowalczyka. Ten po obwodzie, zagranie do Christiana Herca, który bezpośrednio do Husajna Lego, jest pole karne. Dośrodkowanie Bida, tam próbuje strzelić, zablokowany. Alarcon uderzył, Olsz, oczywiście pięknie ta piłka przeszła pomiędzy wszystkimi zawodnikami i znalazła drogę do bramki, a więc mamy wyrównanie, mamy 1-1 i ponownie jesteśmy w kolejnej rundzie. Ale już kolejny groźny rzut rożny dla Duńczyków, byleby się z tego obronić. Rzut uderzył, Olsz, nie, minimalnie nad poprzeczką, Olsz, mieliśmy szczęście. 83. minuta, zdejmujemy wyczerpanego Christiana Herca, w jego miejsce Marchwiński i byleby dowieść to 1-1 do końca. Ale jeszcze duński bramkarz Windal daleko ekspeduje piłkę spod własnego pola karnego, ale Sobuciński tutaj przytomnie zgrywa prosto pod nogi Malepę, ten zagrywa na wychodzącego Alarcona. Alarcon w polkany z ostrego kąta strzela, tak, przy słupku piłka wchodzi do bramki, a więc mamy 2-1. Duńczycy muszą wyrównać, żeby doprowadzić do dogrywki. Czy im się to uda? Nie, nie udało się, a więc w dość dramatycznych okolicznościach pierwszy doprowadzamy do remisu, żeby w końcu w 89. minucie przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. 2-1, tak kończy się ten mecz rewanżowy. No i w końcu na twarzy naszego umęczonego Henia, schodzącego po meczu do szatni, można było dostrzec wyraz zadowolenia. Przecież ileż on się stresów i nerwów najadł po tym meczu ze Śląskiem. Jednak teraz drużyna się zrehabilitowała za tamten blamaż ligowy i stanęła na wysokości zadania, awansując do kolejnej rundy. Rundy, w której, ludzie, czym cię mnie sensacja, znalazł się również Raków Częstochowa, który po dramatycznym dwumeczu wyeliminował niemiecką Borussię Mönchengladbach. No to jest szok! No aż mi głupio, aż mi wstyd. No przecież ja im nie dawałem żadnych szans. Ja ich praktycznie skazywałem na pożarcie. A tu co się stało? No niewiarygodne. No a z innych ciekawostek, nasz grupowy rywal Fenerbahce, który w pierwszym spotkaniu wygrał z Olimpikiem Marsylią 3-1, w rewanżu przegrywa 4-1 i żegna się z rozgrywkami. Nas jednak oczywiście najbardziej interesuje nasz awans do kolejnej rundy i zwycięstwo z FC Nordsjælland, które jednak nie przyszło łatwo. Przez ponad godzinę gry byliśmy, jakby nie patrzeć, poza tymi rozgrywkami. Dopiero bramka Alarcona w 62 minucie przywróciła nam nadzieję. Później ten sam zawodnik w 89 przypieczętował nasze zwycięstwo i tym samym nasza wielka przygoda w Europie wciąż się nie kończy. I jeszcze w kwestiach technicznych zgarniamy 1,5 miliona złotych za awans do kolejnej rundy. No i jeszcze na koniec wypada wyróżnić wielkiego bohatera i autora dwóch bramek tego meczu, Angela Alarcona. Wielkie brawa. Sobociński otrzymał karę jednego meczu zawieszenia po zgromadzeniu 3 żółtych kartek i w następnym spotkaniu w Europie niestety nie zagra. No i jeszcze raz komplet wyników drugiej rundy eliminacyjnej, w której Raków Częstochowa rozjebał system, ale dzięki takim niespodziankom futbol jest piękny. A przed nami już uroczyste losowanie par ćwierćfinałowych, a zaraz potem półfinałowych. To jest aż nieprawdopodobne, że na tym etapie rozgrywek Europa Conference League wśród 8 najlepszych zespołów mamy wciąż dwie polskie drużyny. Tak więc Valencia zagra z Rakowem Częstochowa, więc zespół z Częstochowy już zna przeciwnika. Olympique Marsylia z FK Partizan Belgrad, rosyjski Krasnodar z Lazio Rzym, no i już pozostała tylko nasza Wisła Kraków, która pierwszy mecz zagra u siebie z Dynamo Moskwa. Tak więc w ćwierćfinale zmierzymy się z rosyjskim Dynamo Moskwa. No szkoda, że ten pierwszy mecz będzie rozgrywany w Krakowie, no ale trudno. No można się jeszcze zastanawiać, czy mogliśmy trafić lepiej. No pewnie i tak, bo Partizan Belgrad był drużyną pewnie bardziej w naszym zasięgu, ale z drugiej strony mogliśmy również trafić dużo gorzej, jak choćby ta Walencja, na którą trafił Raków, czy też Lazio Rzym. A przed nami od razu losowanie par półfinałowych. Trochę to dziwne patrzeć, z kim ewentualnie zagramy, jeśli przejdziemy Dynamo Moskwa, no ale spójrzmy. Jeśli tak się stanie, zagramy ze zwycięzcą z pary Olympique Marsylia Partizan Belgrad. Z kuluarów siedziby UEFA wracamy już na nasze podwórko, bo przed nami starcie ligowe, tym razem wyjazdowe z Lechią Gdańsk. Ja tylko mam nadzieję, że spiszemy się bez porównania lepiej niż w tym meczu ze Śląskiem Wrocław, bo wiadomo, jesteśmy jak zwykle faworytem, ale ja już naprawdę nie wierzę w tą bukmacherkę. Zanim jednak przejdziemy do tego starcia ligowego, mamy
jeszcze losowanie półfinału Pucharu Polski. A tu, jeśli uporamy się z Rakowem Częstochowa, no to zagramy w półfinale z Górnikiem Zabrze. Nie zagramy w optymalnym składzie, no bo wiadomo, przede wszystkim brakuje bramkarza Petrowicza, ale poza tym kontuzję jeszcze nie wyleczył Ibrahim Sangare, no i Krzysiu Kasprzyk jest poza składem. Mimo wszystko po cichu liczymy na 3 punkty. No ale niestety kończymy tylko z jednym punktem, na dodatek dość szczęśliwie wywalczony, bo z przebiegu całego spotkania byliśmy zespołem po prostu gorszym. Zresztą ten mecz był w ogóle specyficzny. Przegrywaliśmy już w drugiej minucie po golu z karnego, później wyrównaliśmy dopiero w 54 minucie, ale ogólnie to nie było widowisko do transmisji telewizyjnej. Tak więc dopisujemy sobie tylko punkt i niestety Lech Poznań ogrywa umęczony bojami z Borussią Mönchengladbach, Raków Częstochowa i tym samym wskakuje ponownie na fotel lidera. Wisła Kraków traci fotel lidera. No tak, o tym to już wspomniałem. No nic, po straconych punktach w Gdańsku przechodzimy do naszego kolejnego starcia w Ekstraklasie. Tym razem gościć będziemy łódzki Widzew. A jak pamiętamy lub też nie, w tym sezonie z Widzewem Łódź przegraliśmy już na wyjeździe 0-3. No cóż, tak więc nadarza się świetna okazja do rewanżu. Tym bardziej, że to jak to zwykle zresztą jesteśmy zdecydowanym faworytem. A w międzyczasie jeszcze szereg powołań do reprezentacji narodowych na czele z Janem Sobocińskim, który trafił do seniorskiej reprezentacji Polski. Pytanie tylko, czy zadebiutuje. No i już jesteśmy przed pierwszym gwizdkiem w meczu z Widzewem Łódź. Oczywiście wciąż jesteśmy osłabieni brakiem naszego podstawowego golkipera, no ale do tego już ostatnio przywykliśmy. Ale bądź co bądź, w tym meczu zwycięstwo mają nam zapewnić napastnicy, a nie bramkarz. No i zapewnili, a konkretnie jeden, Dario Kolobaric swoim jednym, jedynym golem, a więc wygrywamy niezwykle skromnie tylko 1-0. Wynik oczywiście powinien być wyższy, no ale cóż, jest jak jest, trudno, może być. Zresztą czy 1-0, czy 10-0, najważniejsze, że 3 punkty, które dają nam chwilowo znowu powrót na pierwsze miejsce, ale Lech Poznań jeszcze nie grał w tej kolejce. Wisła Kraków na szczycie, no chwilowo tak, zgadza się, ale jak długo? Zobaczymy. No i tym oto sposobem płynnie przechodzimy już do naszego ćwierćfinałowego pojedynku w ramach Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa, który gościć będziemy na naszym stadionie w Krakowie. To, że lubimy się mierzyć z zespołem z Częstochowy, to my wiemy nie od dziś. Od 5 lat wszystkie spotkania z nimi wygraliśmy i jesteśmy dla nich prawdziwym katem. Ale niewątpliwie za ten dwumecz z Borussią Mönchengladbach należy im się wielki szacunek i niewątpliwie taki właśnie mamy, pomijając już te wszystkie wygrane. Ale zanim przejdziemy do ćwierćfinału Pucharu Polski, czeka na nas ocena corocznego naboru kandydatów na juniorów. Już na pierwszy rzut oka jakichś potencjalnie wielkich gwiazd przyszłego futbolu raczej nie widzimy, no ale przyjrzymy się tym chłopakom z bliska. 15-letni środkowy pomocnik Christian Trela. Charakter zmienny, potencjał zaledwie 3 gwiazdki, ale te atrybuty wyglądają już całkiem nieźle. Może coś z niego będzie. Również środkowy pomocnik, również charakter zmienny i potencjał 3 gwiazdkowy. 15-letni Michał Gołaszewski. Parametry jakby trochę gorsze, ale damy mu szansę. 15-letni defensywny pomocnik Maciej Rutkowski. Charakter zrównoważony, potencjał 3 gwiazdkowy, parametry trochę słabe, ale zobaczymy. 15-letni lewy pomocnik Adrian Świątko. Charakter wysoce niefajny, bo pozbawiony ambicji. Atrybuty też nie najwyższe, ale potencjał daje nadzieję. 3,5 gwiazdki. Zobaczymy. I na koniec z tych wartych bliższego przyjrzenia. Lewoskrzydłowy Robert Iwanicki. Również 15-latek. Charakter dosyć profesjonalny, to plus, ale potencjał 3 gwiazdki i atrybuty, czy ja wiem. No damy mu szansę. No dobra, to przechodzimy już do naszego szlagieru, a więc meczu w ramach ćwierćfinału Pucharu Polski z Rakowem Częstochowa. Oczywiście wciąż jesteśmy pozbawieni naszego podstawowego bramkarza Petrowicza, no ale jakoś z tym musimy żyć już kolejny mecz. Tyle tylko, że te mecze im bliżej końca sezonu mają coraz większy ciężar gatunkowy. No nic, no to lecimy. Czy wejdziemy do wielkiego półfinału Pucharu Polski? No jak nie, jak tak. O innym rozstrzygnięciu nawet nie mogło być mowy. Tendencja zwycięstw została absolutnie zachowana. 2 ciosy, które wyprowadzamy w 2 minuty tego spotkania, mianowicie w 55 i w 57, skutecznie zniechęcają Raków do dalszej gry i tym samym wygrywamy 2-0. No i to by się właściwie zgadzało. Przewaga znajduje przełożenie na wynik i taki właśnie ten mecz był, chociaż z drugiej strony nie było to widowisko, które w telewizji można by oglądać z wypiekami. Absolutnie nie. Krótko mówiąc, rozgrywki Pucharu Polski to arena, w której wciąż jesteśmy w grze. Nasz Heniu już zresztą myślami jest w finale, no ale powoli, jeszcze przed nami jedna przeszkoda. A jest nim oczywiście Górnik Zabrze, który już czeka na nas w półfinale. No to wypadałoby krótko podsumować ten marzec w naszym wykonaniu. Jeszcze świeże zwycięstwo z Rakowem Częstochowa w Pucharze Polski, a poza tym sukces z FC Nordsjælland, którego eliminujemy w drugiej rundzie eliminacyjnej Europa Conference League. No i 3 mecze w Ekstraklasie, w których wiodło się nam ze zmiennym szczęściem. Notujemy zwycięstwo, remis, no i tą kompromitującą ciężką porażkę. Które to wyniki przy sporej dozie szczęścia utrzymały nas na fotelu lidera, jednak z takim samym dorobkiem punktowym jak drugi Lech Poznań. Na koniec
warto jeszcze spojrzeć na te pary ćwierćfinałowe Europa Conference League. Valencia Raków Częstochowa, Wisła Kraków Dynamo Moskwa. Duma i chwała, Polska rządzi. To wszystko w tym odcinku, no i widzimy się oczywiście w kolejnym, a to, że będzie się działo, no to sami widzicie, będzie naprawdę grubo. Zostawiajcie subskrypcję, odhaczajcie dzwonek, żeby nie ominąć żadnego odcinka, łapkujcie, lajkujcie, komentujcie i co tam wam tylko przyjdzie do głowy. Do zobaczenia, pozdrawiam, cześć!